Jestem u dealera BMW, zmiana oleju w samochodzie Grażynki, no i na parkingu dla elektrycznych samochodów i8 stoi. Co prawda się nie ładuje, no ale stoi tutaj, a i3 obok. i8 przepięknie wygląda. Czego nie można o i3 powiedzieć, no ale jakby ten i8 miał V8 w środku, oprócz elektrycznego silnika, to by mnie bardziej zachwycał. A tak, to on ma, co on tam ma, trzycylindrowy silniczek jakiś. A i3, no jest po prostu i brzydka, i droga, i nie przekonuje mnie, w żaden sposób mnie ten nie przekonuje. Co my tutaj mamy? Nowa siódemka. Wreszcie ma ładny tył. Jak oni to zrobili, że siódemka ma ładny tył? Podoba mi się z tyłu. Z przodu troszkę widać podobieństwo, pokrewieństwo z nową trójką, z tymi lampami sięgającymi grilla. Aczkolwiek dużo szersze te lampy są, nie ma takiego wąskiego przesmyku. No, zdecydowanie ładniejsza ta siódemka jest niż poprzedni model, aczkolwiek nie jest zachwycająca. Można porównać nową siódemkę do starej siódemki, bo akurat się ustawiły koło siebie. Ten przód moim zdaniem ładniejszy w nowej, przez te lampy sięgające grilla. Sylwetka z boku bardzo podobna. No i z tyłu zdecydowanie ładniejszy nowy. Wreszcie ten bagażnik jest taki zintegrowany z resztą samochodu. Troszkę te chromy na dole go poszerzają optycznie, także zdecydowanie bardziej mi się podoba ta nowa. To jest ciekawy samochód, bo na zderzaku mamy napis Alpina na spoilerze. Nawet nie wiedziałem, że Alpiny są oficjalnie w Ameryce sprzedawane teraz. Alpina B6 za jedyne 135 tysięcy dolarów. Sprzedawana jako, no, jako BMW normalnie. Ciekawie wygląda, ładnie. Taka B6 mogłaby być, myślę. Ciekawy jestem, jak to z M6 się porówna, jak który z nich byłby lepszym samochodem. Nic nie wiem na temat tego modelu, nie testowali go w gazetach amerykańskich, więc trudno mi coś powiedzieć. Wstyd przyznać, ale po prostu nie wiem. I ósemka cała czarno-popielata. Ona jest chyba dwukolorowa, ale w tej porannej rosie to nie bardzo widać te kolory. Cena. Trzeba się tu dokopać do ceny. Wszystko wliczone, ale cena utargana. 136 plus opcje. 10 tysięcy, 146 tysięcy. 146 tysięcy dolarów. Muszę sobie przejechać tunelem.
czuję M4 cała brudna. Choć nie zarejestrowana, to kto to tym jeździ? M235i. Nie jest to prawdziwa M-ka. Ale ciągle jest to fajny samochód. Jakie fajne zegary ma w środku. $45,000. W sam raz pod choinek. M4 kabriolet. M4 kabriolet. Zaczyna od 74, a kosztuje razem 83 tysiące. No i i8 jeszcze jeden, 2014 model, 137,400 cena się zaczyna. Na podwyższeniu nawet nie za bardzo jest jak tam wejść do niego, dotykać go nie wolno. Powinni dawać spore zniżki, bo to już 2016 w sprzedaży, a tu 2014 niesprzedany. Jesteśmy w miejscu DC Classic w Mooresville w północnej Karolinie, po drugiej stronie Charlotte. Miejsce, w którym kupiłem Cadillaca. Jak pamiętacie, oglądałem wtedy Mercurego Cougara. I ten Mercury Cougar wtedy kosztował 30 tysięcy, teraz kosztuje 17, a tak naprawdę to za 14 jest do wzięcia. Zdało się zbić cenę do 14 i zupełnie serio zastanawiałem się nad kupnem tego samochodu. Gdzie cena? Gdzie cena? No nie tego chcieliśmy oglądać. Ten jest za 50 tysięcy. O, tu jest nasz samochód. Tu jest nasz samochód. Jakieś zacieki na lakierze, no nie jest perfekcyjny. Trzeba będzie zbić cenę troszeczkę, skoro nie jest perfekcyjny. Na szybie karteczka z Virginii. 72, 17 tysięcy. Gromy nie są idealne. Ford Fairlane. Ale my nie Forda chcieliśmy kupować, tylko Mercurego. Mercurego chcieliśmy kupować. Ten ma tylko 41 tysięcy mil. Cena $28,000. Co tu jest ciekawego jeszcze? Korwetki, Camaro. Chevroleta. Taka Chevroleta, 18 tysięcy dolarów, to fajna, ten Chevrolet fajny, tutaj Ford, tutaj mamy też Forda, kolejnego Forda. I jeszcze jeden Ford, i następny, i Chevrolet. Tutaj Chevy z 55, to jest 210, albo Bel Air. To jest Bel Air.
41,5 tysiąca. 41,5 tysiąca. Plymouth. O, tu fajne auto, fajne koła. Make an offer. Cena jest, z jednej strony jest cena 62 tysiące, ale ponieważ nie ma nabywców, no to można go kupić za mniejsze pieniądze. Te koła ma niesamowite, duże strasznie. Goodrich Silverton Court z 27 roku. Ten 28 Chevrolet za jedyne 20 tysięcy. Takie Chevroleta można mieć za 20 tysięcy dolarów. Nasz kabriolet. Niedroga zabawka, 15900, no ale po co komu taki nawy? Fajnie wygląda. Ciekawy samochód. W środku całkiem sympatyczny. Pick-up Forda, no pick-upy zawsze drogie. A obok piękny Mustang. 1000 dolarów zniżki na każde auto dają. Ten ma mały przebieg, tylko 49 tysięcy mi. Zobaczmy tego Forda. Forda nie, 16 tysięcy tylko. A ten Mustang, no przepiękny Mach 1. To chyba najładniejszym za 46 500. 46 500, a to jest 69 rok. Szkoda, że nie mam garażu na 20 samochodów i konta z dużą ilością pieniędzy. Ten Rolls Royce na przykład, no lekko zniszczony jest, trudno go nazwać autem w idealnym stanie. Aczkolwiek no jest taki do jazdy, można by nim jeździć na co dzień. Siedzenia troszkę już zużyte, ale nie popękane. Z tyłu nie wolno dotykać aut, no ale się nie będziemy przejmować. Z tyłu wszystko ładnie wygląda. Tutaj widać lakier, widzicie, niedoróbki na lakierze, jest pomalowany. Dziadowsko jest pomalowane, no. Ale jest to Rolls Royce, legendarna marka, co by nie mówić, to żaden Mercedes czy Cadillac to nie będzie nigdy Rolls Royce'em po prostu. I ten samochód można stać się jego właścicielem za jedyne, no podał cenę 13 900. Dają 1000 dolarów zniżki z okazji świąt, więc już jest 12 900, a pewnie można by jeszcze urwać trochę. Więc za 12 900 można kupić albo używaną 4-letnią Hondę Civic, albo używanego troszkę dłużej Rolls Royce'a. Który to jest rocznik? 79. 30-paroletniego Rolls Royce'a można kupić za te pieniądze. Mówiąc o limuzynach, to jest dobra, dwudrzwiowy Monterey, Mercury Monterey. Cały oryginalny samochód. 50 tysięcy dolarów prawie, 48 tysięcy dolarów. Ale
Ale te szczegóły niesamowite, jak się przypatrzy człowiek właśnie na te, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest ozdóbka tylko, czy tam są światła w środku. Trudno wyczuć, ale generalnie rzecz biorąc, wygląda niesamowicie. W środku, mimo że dwudrzwiowy, to miejsc jest dla 6 osób. Silnik w bardzo ładnym stanie, pięknie odczyszczony. No i Mustang Mach 1, chyba najpiękniejszy Mustang ze wszystkich Mustangów, jakie do tej pory były produkowane. To jest 69 rok, też 45 tysięcy dolarów. Mustang Mach 1. Tutaj mamy motorower. Nie całkiem kompletny, no ale myślę, że jest do odratowania, do odrestaurowania.